Prezentujemy odmiany nowe, które zostały zgłoszone w ubiegłym roku do rejestru odmian i księgi wyłącznego prawa. I są to odmiany Retro, Tabum, Patita i Big Boss. Odmiany te cechuje przede wszystkim smak. Jest to niepowtarzalny smak, nie przypominający żadnej dotychczasowej odmiany. Drugą cechą ważną, którą się braliśmy pod uwagę przy selekcji tych odmian, jest jędrność i możliwość przechowywania jak najdłuższego tych odmian. No i trzecia cecha, wygląd, wybarwienie i oczywiście plonowanie tych odmian w sadzie. Są to odmiany, które bardzo dobrze plonują, nie wpadają w przemienność i uzyskanie 60-80 ton z hektara nie jest problemem przy tych odmianach. Drzewka będą w ofercie dopiero od przyszłego sezonu, czyli jesień 2022. Już część drzewek rośnie w sadach, w kilku sadach w Polsce, ale to są oczywiście takie ilości testowe. Klienci nasi, tacy stali, dostawali trochę tych drzewek do posadzenia po to, żeby zaobserwować i wydać też opinię ze swojego sadu, jak to owocuje, jak wygląda.